7 marca w Urzędzie Gminy Wistebnej odbyło się śniadanie kobiet sukcesu z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu na zaproszenie wójt Łucji Michałek-Chudeckiej wzięły udział mieszkanki Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki. W gminie Istebna po raz drugi zaprosiłam kobiety, przedstawicielki różnych stowarzyszeń, organizacji, różnych profesji, w tym biznesu, które tutaj miały ze mną tą chwilę, żeby razem się spotkać, świętować w ramach Dnia Kobiet, ale przede wszystkim ze sobą porozmawiać i też wypowiedzieć się na temat tej działalności, którą prowadzą na co dzień. Były między innymi panie, które zajmują się koronczarstwem. Była także z nami pani Monika Wałach-Kaczmarzyk, która na co dzień jest kierowniczką zespołu regionalnego Mała Jetelinka. Bardzo duży nakład pracy i właśnie przekazania tej pięknej tradycji muzykowania w gminie Istebna. Była także z nami pani Maria Kochut z Koniakowa, która prowadzi Centrum Pasterskie. Współpracujemy razem właśnie z panią Marią w zakresie istebniańskich nowiecek, bo to dzięki właśnie tej pani mamy brucliki, kabotki, które są nadal szyte u nas w gminie Istebna przez krawcowe i właśnie możemy nimi małe dzieci obdarować. Było różnych, wiele tutaj pań, które na co dzień zajmują się także biznesem, prowadzą własną działalność, są prezesami spółdzielni, pełnią funkcje w zarządzie. Były także panie przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z gminy Istebna i były nasze cudowne mamy, mamy rodzin wielodzietnych i była także pani Monika Juroszek, która promowała i firmowała Rok Rodziny w 2023 razem ze swoją rodziną. Zdecydowanie tak, jak w każdym urzędzie. Większość jest pań, natomiast mamy też panów, chociażby mój zastępca Łukasz Małysz, wicewójt. Z tego się bardzo cieszę, bo jest to zawsze takie dobre połączenie, kiedy jednak są również mężczyźni w tym kobiecym zawodowym świecie. No to czego życzyć w tak wyjątkowym dniu? Kobietom życzę przede wszystkim wiele miłości, spokoju, sukcesów, bo niewątpliwie już te panie, które z nami były, wiele sukcesów w swoim życiu zawodowym, osobistym osiągnęły, ale żeby nie zamąciło nic ich właśnie tego spokoju, tego ładu, radości i cieszenia się każdą chwilą, która dana nam jest przeżyć w tym dzisiejszym świecie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.